Trzecim ważnym wydarzeniem tego pamiętnego lata było uchwalenie Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela 26 sierpnia. Twórcą tej deklaracji był Markiz Lafayette, który opracowując jej tekst współpracował z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Paryżu, Thomasem Jeffersonem. Czytając ten tekst, widać tu inspirację deklaracją praw przyjętą w 1796 roku przez reprezentantów stanów Virginia i Massachusetts. Dokument zaczynał się od swoistej inwokacji w obecności pod pieczą najwyższej istoty. I widzimy tutaj to, o czym mówiłem na poprzedniej lekcji historii. Nie Bóg, tylko najwyższa istota. Czyli widzimy tutaj praktyczne zastosowanie koncepcji deizmu. Czyli Bóg jako najwyższa istota, pierwsza przyczyna, zasada filozoficzna, nie Bóg Biblii, nie Bóg religii objawionych. Treść tego dokumentu tak scharakteryzował Mieczysław Żywczyński. Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela zaczynała się od stwierdzenia, że pragnie głosić prawa naturalne i niezbywalne człowieka. Są nimi wolność, własność, braterstwo i opieranie się uciskowi. Celem każdej organizacji państwowej jest zachowanie tych praw. W związku z tym deklaracja głosiła zasadę suwerenności ludu, równości obywatelskiej wobec prawa, tolerancję religijną, wolność słowa i prasy, udział wszystkich pośrednich i bezpośrednich w uchwalaniu praw i podatków, odpowiedzialność urzędników. Ostatni, 17 paragraf deklaracji głosił, że ponieważ własność prywatna jest prawem nienaruszalnym i świętym, że to nikt nie może być jej pozbawiony, jeśli nie wymaga tego w sposób widoczny, konieczność publiczna i pod warunkiem wypłaconego uprzednio sprawiedliwego odszkodowania. Ten dokument jest ważny z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że sankcjonuje rewolucję, mówi o budowie nowego systemu politycznego opartego na zasadzie równości wobec prawa, czyli zaprzecza feudalnemu porządkowi, który dominował wcześniej we Francji. Ale ten dokument jest również ważny w historii doktryny praw człowieka. Po raz pierwszy w tej formie próbowano wymienić prawa człowieka. Po raz pierwszy w tej formie uznano, że człowiekowi z racji bycia człowiekiem przynależą pewne prawa. I próbowano te prawa wymienić. Ta doktryna praw człowieka dzisiaj tak powszechnie akceptowana i tak powszechnie obowiązująca, oczywiście od tamtego czasu się bardzo rozwinęła, zwłaszcza po II wojnie światowej. Ale nie zmienia to faktu, że w historii doktryny praw człowieka to wydarzenie ma znaczenie przełomowe. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach, na portalach społecznościowych Facebook i Twitter, użytkownik Bażanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite, użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.